When I came to my senses, I lost all hope. Nazi prisoners were used for slave labor or target practice. Why should we hesitate? Let's shoot this red spy and be done with it. Shouldn't we call the Gestapo? Cześć, witajcie kochani, z tej strony Glitch79. Obejrzałem całkiem fajny horrorek. Podejrzewam, że to się Strach nazywało. Miał się w kanałach, co prawda nie rosyjskich i nie do końca może to było post-apo, ale było metro, więc jakoś mnie tak zainspirowało, żeby usiąść do kolejnego odcinka. Także zapraszam do dalszej podróży po moskiewskich kanałach i życzę miłego oglądania. Nie wiem, czy nie mam troszeczkę za jasno, tak. One thing I like about the bad guys, there's always a lot of discussion before they get around to pulling the trigger. Trochę naturalniej chyba będzie. You owe me one, kid. You don't look like a rat. Who the hell are you? That's Hunter's token. I'd better take you to Miller. Whatever message you have, save it for him. Okay, let's move to the armored car. Okay, Pavel, here's the plan. You'll take him in the armored car to our real car. After that, we'll be real close. Just a hall and the black station. And what about the mission? Hey, Miller will hand you a medal if you bring news from Hunter. I'll handle the mission myself. Let's meet up at the Black Station. You be careful out there. Cholera, zgubiłem się. Maska cała, filtrów nie potrzebuje, idealnie. Mam trochę problem ze znalezieniem sobie wygodnej pozycji. Musiał. Bym musiał sobie dorobić jakąś część, nie wiem, pod łokieć albo coś takiego, bo dość ciężko się gra z łokciem tak w powietrzu. No jestem i co? You should man the turret. It'll be harder to see you that way. I hope you know how to operate machine gun, kid. Też mam taką nadzieję. Good luck to you. Kurde, wkurzające, że na tej małej klawiaturze nie mam. Try to get past the roadblocks quietly. Keep your cool, and they might overlook the fact that we're standing in for the crew.
If it all goes to hell, just do as I say. Mam tylko góra-dół. Steruję lewo-prawo. No dobra. Jak znam życie, to szlak wszystko trafi, nie? It's not on the transport schedule. We've been sent to the forward roadblock here, officer, to deliver the ammo. They've already received the ammo shipment. Who are you? Raise your eyes here. Stop! Alert! Man your vehicle! Kurwa, znowu oni się wzięli. Gdzie? Ale uparcie jedzie za nami. Oh my god! It's a Panzer! Gdzie? Czas wysiąść, co?
Ilu ich tu jest? No wiem przecież. Bardzo mało. Kurwa, co znowu? Chłopie, stresujesz mnie. Mogę się obracać, czyli wysiadka. Tak czaisz. Tutaj działka nie ma. After our firefight with the Nazi trolleys, it seemed we would have an easy road ahead. Once again, I was wrong. Kuźwa, jeszcze ciekawiej będzie? Almost there. Omen should be waiting at the black station. Junk. Watch out or you'll get knocked senseless, so either duck or shoot! Yeah, a creepy place. Always stay on guard in these tunnels. Relax for a second and you are dead meat. Once we had an incident, the only thing left on the rail car were the guy's boots. Listen up, we'll be approaching a station soon. It should be deserted, but be ready for anything. This is the start. We gotta get out of here quickly. Boże mój! Thank God they didn't have a rail car, or they'd get us in this tunnel. Tylko że zmarnowałem dużo amunicji. Kurwa!
dalej, bo mi się fajka spala. Nie wiem, czy maski nie powinien założyć. Dobrze, że zauważyłem tą skrzynkę, bo była lipa. Nie mówcie, że Spartanina zabrali. Jasna cholera. Przeryjcie to. Fuck! Kuźwa, ale roller coaster. To nie może się skończyć dobrze. Miało być tak pięknie, nie? Wsiąść do drenzyny, przejechać sobie, wszystko cacy. Na luzie. Czemu apteczka? Coś odjebało. Fajne, ale no nie używam rewolwera, opieram się na dwóch kałachach, więc pytanie, co tu się odwaliło, że... Tyle zwłok. Znaczy tak, jasne, no widzę, że walczyli z... No Salisami, czy jak to się tam to cudo nazywa, ale... Jeżeli miałbym z nimi walczyć, wolałbym w pociągu, gdzie z jednej strony jestem pewien, że jestem bezpieczny.
straszna śmierć. Moi kumple giną jeden za drugim, a ja nie mogę nic zrobić. Mam wręcz wrażenie, że poświęcają się tylko po to, bym ja mógł iść dalej. Czy jestem tego warty? Sam byłbym gotów zginąć bez zastanowienia, gdyby to miał zapewnić powodzenie misji Huntera. Ale czy mam prawo domagać się takiej ofiary od innych? A jeśli je mam, kto mi je dał? Czy sam Hunter, może Bóg? Czy jestem tylko uzurpatorem? Niczego nie mogę być pewien. No więc właśnie. Trochę szkoda tego ziomka. No kurwa, co jest? Może były jakieś pułapki założone. Trochę żal tego ziomka ze Sparty, no ale co zrobić? Dobra, question. O, czyli mam się cofnąć. Nie za bardzo czaję, czemu mam iść w stronę, z której przyjechałem, ale spoko. Hej. No bez jaj, że tutaj mam wejść. Chyba coś was opuściło. Założycie się, że coś zaraz mi... After Pavel's death, I was on my own. Skoczy na plecy, chciałem powiedzieć. Somehow I had to reach Black Station. Ullman would meet me there and take me to Polis. Daj szczurek. Pytanie. Jestem wśród wrogów czy wśród przyjaciół? A to sobie pobroniliśmy. Get up! Everyone all right?
modli, ten się modli. Temu chyba nie poszło. Będą z rur wyłazić. Miał coś jakby skrzydła? Kurwa, daj przeładować. Dużo amunicji. Bardzo dużo amunicji zmarnowane. Many of the mutants broke through. Police must be warned. But my fighting days are over, as you can see. I have a critical mission for you. Go up to our radio beacon. Contact police. And broadcast the emergency message I have prepared. Good luck, brother. Amunicji to mi nie zostało, co?
Dziwne. Czyżbym ominął jednego? Ciekawe, czy mogłem tego użyć. A teraz to już i tak po frytach. Tutaj czuję się jak w domu na Wognie. Ci ludzie są tacy jak my, kochają swoją stację, swoje proste domostwa, swoje bezsensowne podziemne życie i ponurą przyszłość. Zupełnie jakby dopatrywali się w niej ocalenia. Na próżno. Wszystko, na co mogą liczyć, na co my możemy liczyć, to krótkotrwałe opóźnienie momentu, w którym pochłonie nas wieczny mrok. A mimo to nie poddają się. Ja też powinienem ruszać. Czas nagli. Zastanawiałem, czy mogę skorzystać, ale wygląda na to, że nie. Anciulu, trochę jadka tu była. Jakieś kurduple. Szybkie kurduple. No, kurwa, skąd ty się tu zabyczkami wziąłeś? Będzie mi tu kurna w tekstury właził, no. Strasznie wkurzają. Najgorsze jest. Najgorsze jest to, że z każdej dziury wyłażą mędy. O fuck, noga mi ścierpła. Jeszcze jeden.
pytanie, czy one się respią w nieskończoność? To chyba taki ich urok. Co on mnie beczką rzucił? Tak, wiem, że kompas pokazywał w drugą stronę, ale... Chcę obejrzeć tą okolicę, może coś ciekawego się tu znajdzie. Głównie mi chodzi oczywiście o wpisy do dziennika. Kurde, nie zauważyłem go. Nie, oczywiście mi chodzi o wpisy do dziennika, ale... Amunicją też nie pogardzę. The fuck? Koniec końców okazało się, że i tak tędy idziemy. Pewnie, że wejdę na górę zobaczyć, co tu jest. No dobrze, gdzie dalej? Tam. Ale że kędy. Thank you.
A to jest dzwonek, tak. Może jednak tym głównym szybom, co? Dobra, raczej tędy, bo... Tam nigdzie przejścia nie widziałem, żeby było jakieś inne. Filtrów. Co on tu ma? W sumie wygląda dość ciekawie. Ta spluwa na strzałki. Tylko trzeba ją pompować, a mówię, no nie leży mi to pompowanie. Wolę jednak polegać na konwencjonalnej broni. Spadła. Człowiek tu grzecznie chce zlutować, co się da, a ci się do tyłka dobierają. Ciekawe, że im to nie przeszkadza. Ej, czy dobrze czaję, że wylądowałem na początku? Pułapkę się chyba potknąłem. Na szczęście zdążyłem dość daleko odejść i nie oberwało mi się. Nie no, zgłupiałem trochę, bo wygląda to... dokładnie jak miejscówka, na której byłem. Brody w prawdziwym bagnie ludzkiej krwi. Tak łatwo przychodzi nam zabijanie innych. Zabijamy ich z powodu skrawka przestrzeni, porcji mięsa czy wymyślonej idei. Cała nasza cywilizacja stanęła na fundamentach z ludzkich kości. Ale nawet jak ją zburzyliśmy do cna i naraziliśmy nasz gatunek na wymarcie w konfrontacji z potwornymi istotami, jakie wydał na siebie ten nowy świat, nie przestaliśmy zabijać się wzajemnie. Ci, co dziś zginęli, mieli zapewne rodziny i przyjaciół. Cholera, niektórzy może nawet żyjących rodziców. Zginęli broniąc stacji przed mutantami. Nie innymi ludźmi, ale z perspektywy celownika potwory i ludzie wyglądają podobnie.
jak kartonowe sylwetki na strzelnicy. I oto ja też próbuję bronić ludzi przed potworami. To tylko jeszcze jeden podryk, zanim sami ostatecznie się wykończymy. Pewnie coś w tym jest. Mam iść? No, wygląda na to, że tak. No, chłop tu trochę ich nakosił, nim padł. Monsters. You have a gun? Okay, maybe I'll come with you then. You can shoot the monsters, right? Trochę spaprany dialog. My name is Sasha. You shoot and I'll watch your back. I hate to leave Uncle here. I was visiting Uncle. He was taking me home when the monsters came. They jumped at him. He started shooting, but then a big nosalis bit him in the neck. But Uncle is really strong. He killed it with a knife. You don't look as strong as Uncle. I'll have to help you, or we'll both get eaten. Trochę dziwnie mi pływa celownik, a to może przez tego, że mam tego ksyka na plecach. Dzieci metra. Poczekajcie, zapalę sobie. Czasami czuję, że ludzie urodzeni pod ziemią, którzy nigdy nie widzieli słońca, to już całkiem nowy gatunek. Ten dzieciak został wyrwany z paszczy piekła, przeżył tylko dzięki ogromnemu szczęściu. I nie robi to na nim żadnego wrażenia. Mówi spokojnie i rzeczowo. Pamiętam ten dzień, gdy szczury zaatakowały moją stację, na której mieszkałem z matką, zaraz po tym, jak schroniliśmy się w metrze. Moja mama wtedy zginęła. A te szczury? Mnie uratował Suchy. Mówił, że nie odzywałem się potem wcale przez kilka miesięcy. Nie zachowałem żadnego wspomnienia z tego okresu. Nic. Ciemność. Natomiast ten chłopczyk? Metro nas ukształtuje na nowo. Być może pokolenie, które nie zna nie tylko słońca, ale i strachu, odzyska panowanie nad ziemią. Jeśli tylko ja dam im na to szansę. Wydaje mi się, że specjalnie zmienili trochę sterowanie na takie pływające, żeby zasymulować że kogoś tak niesiemy na plecach, ale ja wiem, czy mi się to podoba. Na pewno nie podoba mi się to, że na tej obronie wyprułem w cholerę amunicji. Jeszcze jeden. Ty
spierdzielił do dziury. Niech się goni. Hej! Hej, there's one rolling from the back! Gdzieś tu powinno być przejście. Powinno być przejście, cholera. Spieprzać! Zastanawiam się, czy wskoczyć do dziury. Debil. Znaczy się ja debil, nie? Nie wiem, jak ja tego wcześniej nie zauważyłem. A jeszcze spluwa tu leży. Granaty, użyć granatów. Sobie używajcie, byle nie na mnie. I'm not allowed to touch it, but there's ammo in that locker. W tej, w której? That one. Tu? Bierę. Ciekawe, że nie mogę tych zamkniętych. I have a gun too. It's in a safe place till I'm old enough to shoot. But you can borrow it when your gun wears out. Dzięki. Wydawało mi się, że coś tu przebiegało. Hey, look out! Hey, there's one crawling from the back! Gdzie? Dzięki. Normalnie, jak w tym kawale. Uważaj na moje tyły. Jep, dostałeś dwa razy. Hey, there's one crawling from the back. Jesteś tego pewien? Hey, there's one crawling from the back. Ściemniasz, mały. Look out! There's a hole! No widzę. People should not throw grenades in here. Mom said the ceiling is weak and could come crashing down. Mówisz? Look out!
No, co za... Menda. Leżeć. Na dół czy do góry? Hey, there's one crawling from the back. Średnio mi się podoba łażenie po tych kanałach. Aha, luz, dobra. Czyli obojętnie jakbym nie poszedł. Ale sprawdzimy ten kanał, bo znalazłem klucz, więc gdzieś jest pewnie safe, tylko jeszcze go nie namierzyłem. Really leaving the station? Cool! I've never been to the tunnels before. Mom says there's a scary place where the kids go missing. Mom says if the kids go too far into the tunnels, the mutants catch them and eat their brains, and then those kids become mutants and go chasing other kids. Is that true? Dobra, sejfu wygląda na to, że nie znajdziemy. O! Wow! What's that up there? Wait, Uncle showed me a picture once. The sky! That's the sky, isn't it? It's like a painted ceiling. I'll be famous. I saw the sky! Jak przeżyjemy, może zostaniesz sławny. Nie wiem, po co tu właża, nie pytajcie. Po prostu jestem ciekaw. Do you think we can climb all the way to the sky? Wait, I don't really want to go this high. Don't drop me. Sam bym wolał nie spadać, małe. Took me on his shoulders. I helped him shoot the monsters. Mom, I saw the sky. Mom, I saw the sky. No dobra, i co dalej? Oh God, poor Seroja. Thank you for saving my son. I can never repay you. Ścierpłem cały. But take these cartridges. At least it's something. No hajsu mam dużo, no. All right, let's go.
station is not far from here, but this tunnel goes the other way. You need to go up to the surface. Be careful. New creatures have appeared there. Nazis. They've built an outpost in the destroyed building just outside. At the square, you will find an underground crossing leading to Block Station. I will mark it on your map. The boys will let you outside. Good luck to you, Ranger. Czyżbym został stalkerem nagle? Daje mi garść kuli jako zapłatę za uratowanie jej dziecka. Jakbym miał wybór. Najwyraźniej to, co niegdyś było naturalne, teraz wydaje się dziwne. A co kiedyś było oburzające, teraz nikogo nie wzrusza. Co mam zrobić? Odrzucić zapłatę i ją znieważyć? Przyjąć zapłatę i tym samym przyznać, że uratowałem dziecko tylko dla nagrody? Dawno już minęły te dni, gdy ludzkie życie, zwłaszcza życie dziecka, było bezcenne. Dzisiaj każdego z nas można wycenić. Naboje, które dostaję za ocalenie chłopca, to dobra cena. Zazwyczaj ludzkie życie kosztuje tylko jedną kulkę. Nie trzeba więcej, by je odebrać. W sumie racja, nie? Tak łatwo jest odebrać komuś życie. You won't find better rates in the whole metro. Co tam masz? Stuff is falling out of your pockets already. It's reserved. Dobra, dużo nie wydałem, nie? Don't have any more. A cure forever. Wychodzimy na zewnątrz, to sobie uzupełnimy filtry do maksa. W sumie... Aha, dobra, chciałem powiedzieć, że dziwne, że nie mogłem zebrać filtrów, ale... To było zanim... Ale to było zanim założyłem maskę. Znaczy się wcześniej. Jasna dupa, jest czwarta godzina rano. Głupie, co? Tylko ile to kosztuje? 45? Nie. Czemu mi nikt nie powiedział, że ja mam tu dłuższy magazynek? Take it! Just one of those left! Nice gun! You won't regret buying your purchase. Czy ja coś mogę z nim zrobić? Tak, poproszę. Czy tutaj coś mogę? Kolimator tu jest, kurde, zbędny w sumie, ale... To jest przedłużka lufy, nie? Nie chcę tłumika, tylko przedłużka.
Nie. Tak, niech będzie. Coś mało modyfikacji jest w sumie. Tak się zastanawiam, czy po zainstalowaniu większych magazynków mogę ich kupić więcej. Nie. As you wish. Come through. Alercia, nie wiem jak długo już gramy. A myślę, że przejdziemy powierzchnię i będziemy się zwijać. Station about a new squad of Nazi Rangers on the surface. But I meant to fulfill the last wish of the dead commander and send his message to Polis. Nie przetłumaczyli wszystkiego. On spadł? Tak się zastanawiam, czy dałoby radę to przejść po cichu, ale wydaje mi się, że za dużo ich tu trochę by było. Śmiertelnie postrzelony w rękę. To światło mnie tam wkurza. Dobra. Trzeba iść do przodu, bo nam się czas skończy.
Jeszcze ich słyszę gdzieś, ale nie widzę. Stoi? Chyba nie. Jeszcze chwilę na tym filtrze dam radę. Nie zauważyłem tego snajpera. Gdzieś jeszcze jest jakiś? Chyba nie. Przejdę tędy? Się spierdzielę. Ale wieje. O kurwa. Dobrze, że to nie ja. Przydałaby się jakaś maska na wymianę. Dam radę tam do góry wleźć jakoś tego snajpera. Thank you.
Trochę dałem dupska w tej strzelaninie. Zdecydowanie za szybko się te filtry wykańczają. Też uszkodzona, ale mimo wszystko lepsza jak moja. Nie chcę chodzić do góry. No bez jaj naprawdę muszę. Czyli bezpieczny, ale... że za oknem jest.
coming! Sam jesteś czerwony. Była to zbyt długa wycieczka. Wychodzi na to, że będę musiał jednak dymać na zewnątrz. Dziwne jest to, że słyszę ich, a nie widzę, chciałem powiedzieć. Byłem tutaj, nie? Skowada luniki robi. Jakby breka tańczył. Oj. Co ja go trafiłem? Może był granat, co? Kurde, najgorsze, że mam maskę pojechaną już. I to tak solidnie. Zielonego pojęcia nie mam.
gdzie powinienem iść. W tą stronę. It was clear that Black Station was occupied by fascists. But Ullman had said he'd wait for me there. I had to risk it. To ja taki pojechany jestem. Who is it? Surrender and you won't get hurt. I swear! Mi się przyfarciło. What took you so long? Where's Pavel? Did he... All right, later. The situation got worse. Nazis literally flooded the station. He'll have to act alone. Sorry. But if you can shut down their generator, it'll be easier to sneak past the guards. Take this. I will wait for you in the deserted tunnel to Polis. No ale po co mi to? Fajny celownik. Jak to wizor mam, nie? Dobrze, bo film nam się tu przeciąga. W tym miejscu myślę, że sobie zrobimy przerwę i ogarniemy tą stację w kolejnej części. A ja się trochę gwiznę spać, bo jest już grubo po 4 rano, a za niedługo pobudka. Tak więc dzięki wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia.